Renault Trafic trzeciej generacji zmodernizowane zostało w 2019 roku. Samochód otrzymał nie tylko zmieniony przód z nowymi reflektorami, ale też 2-litrowego turbodiesla. I właśnie taki motor z pojedynczą turbosprężarką napędza prezentowanego minibusa. Nowe reflektory full LED i przeprojektowany grill zdecydowanie odmłodziły przód Trafika, chociaż z innej perspektywy ciężko poznać, czy to wersja przed, czy po faceliftingu. Testowy pojazd to najbogatsza odmiana Space Class, a w zasadzie Grand Space Class, bo to wersja nadwoziowa L2. Poza odpowiednimi emblematami na przednich płótnikach, minibus Renault posiada w standardzie 17-calowe alufelgi, jednak czarne wypełnienia to już opcja. Podobnie jak lewe przesuwne drzwi, które wymagają dopłaty 1600 zł brutto. Na desce rozdzielczej trudno dostrzec jakieś większe zmiany. Dotyczy to także jakości użytych do wykończenia materiałów. Za przykład niech posłuży przycisk do aktywacji i dezaktywacji czujników parkowania. W ramach modernizacji typu szereg X82 otrzymał m.in. unowocześniony system multimedialny Airlink, ale na przykład adaptacyjnego tempomatu czy Line Assist nie dostaniemy nawet za dopłatą. Po prostu nie ma go dalej na liście wyposażenia dodatkowego. Space Class w serii posiada dwa gniazda zasilania dla pasażerów z tyłu. Jedno wejście to USB, a drugie gniazdko ma 220 V i można podłączyć tam na przykład laptopa, ale tylko wtedy, kiedy będzie pracował silnik w aucie. Prezentowany Space Class doposażony został w opcjonalny pakiet Signature. W jego skład wchodzą m.in. dwa pojedyncze fotele w drugim rzędzie siedzeń oraz stolik z zasuwanym blatem. Tutaj naprawdę da się pracować. Co istotne, wnętrze można odpowiednio dostosować do aktualnych potrzeb, łącznie z ustawieniem stolika. I tak, żeby przesunąć fotele na szynach, wystarczy pociągnąć za dźwignię na dole. Jeżeli chcemy odwrócić fotel tyłem do kierunku jazdy, trzeba unieść blokadę pod siedziskiem. Warto też dodać, że Space Class ma system ogrzewania i chłodzenia dla pasażerów siedzących z tyłu. Poza 7 osobami, Trafic Grand Space Class pomieści także sporo bagaży. A jeżeli będzie potrzeba przewieźć więcej, zawsze można wyjąć na przykład ostatni rząd siedzeń. Jak już wspomniałem, X82 po faceliftingu otrzymał 2-litrową jednostkę z rodziny M9R, która osiąga teraz 170 koni mechanicznych i 380 Nm. Jednostki z tej serii montowane były już w poprzedniej generacji Trafika, czyli X83. 2-litrowy turbodiesel całkiem sprawnie napędza nowego Trafika. I co ważne, dwusprzęgłowa przekładnia EDC dobrze dogaduje się z silnikiem. Średnie spalanie. Da się zejść do około 8,5 litra oleju napędowego na setkę. Ale na krajówce przy spokojnej jeździe będzie to wynik już o niemal litr mniejszy. Z kolei przy szybkiej autostradowej jeździe trzeba liczyć się ze spalaniem w granicach 9 litrów na 100 km. Co prawda przekładnia EDC pozostawia możliwość redukcji czy wrzucenia wyższego przełożenia, jednak w trybie w pełni automatycznym reaguje szybko na położenie pedału przyspieszenia. Podsumowując, Renault Trafic po faceliftingu pochwalić można za nowy zespół napędowy, jednak wpadki z jakością i montażem w kabinie nie do końca pasują do terminu, który znalazłem na stronie internetowej Renault. Mówi się tam o tym modelu jako o wanie z DNA gamy premium. Chociaż przestronności wnętrza nie można odmówić temu pojazdowi.